Treći utakmice onako kako sam i očekivao, jako teško. Spodziewałem się ciężkiego spotkania. Nie wykorzystaliśmy wielu dogodnych sytuacji, szczególnie w drugiej połowie. Decydująca była 48 minuta, kiedy mieliśmy przewagę dwóch zawodników i zamiast odskoczyć od rywali, to straciliśmy niepotrzebną bramkę i otrzymaliśmy 2 minuty kary. Ta sytuacja wybiła nas z rytmu. Gratuluję zwycięstwa reprezentacji Polski. Niepotrzebny pogodak. Chciałem pogratulować Polakom, jak również i swoim kolegom z drużyny za twardą grę i walkę do samego końca. Nie udało się dzisiaj wygrać, ale najważniejsze dla nas jest teraz to, żeby się szybko podnieść. Mamy przed sobą jeszcze 2 mecze i bardzo nam zależy, żeby pożegnać się z tym turniejem 2 zwycięstwami. Prawa ma dygnąć, głowa ma co prije, czekają nas już takmice.